dziewczyny, witam Was w kolejnym filmiku i dzisiaj zapraszam Was na projekt Denko. Trochę tych produktów ostatnio zużyłam, powiem Wam, że też trochę powyrzucałam, ponieważ miałam takie, które zalegały mi w moich pudełkach z kosmetykami, gdzieś tutaj na parapecie, których w ogóle nie używałam, które też były przeterminowane i w końcu postanowiłam, że tego się pozbędę. Więc tak, zaczynamy. Okej, tutaj troszeczkę będę hałasować i powiem Wam, że ja za chwilę wychodzę na uczelnię i w tym momencie zaszło słońce, zrobiło się tak pochmurno i nie wiem, czy nie spadnie deszcz, więc też tutaj może się trochę ciemniej zrobić na ekranie. No ale tak to już jest, takie mam szczęście, nie wiem, czy wziąć kurtkę, chyba deszczówkę po prostu wezmę, bo zacznie, jak zacznie padać, to po prostu zmoknę. Jeszcze dla Was kręcę vloga, więc dzisiaj to jest dzień naprawdę zakręcony. Dobra, zaczynamy. To pierwsza rzecz, która mi się skończyła, to szampon z Aleppo Planeta Organica i to jest taki szampon do włosów odżywczy. Powiem Wam, że mogę Wam z czystym sumieniem polecić. Nie ma piękniejszego zapachu, taki mocny, taki ciężki zapach. Ja lubię takie zapachy. No po prostu, no super, włosy mięciutkie, przepiękne. Uwielbiam, naprawdę i mam jeszcze z Altery szampon teraz, go wyjmę sobie właśnie, potem mi się skończył, ale jak tylko będę robić zamówienie na Trini, natychmiast go zamawiam, naprawdę. I może właśnie na 2000 subskrypcji zrobiłabym Wam taki konkurs, rozdanie i ten szampon też bym Wam kupiła, żebyście mogły spróbować, bo jest naprawdę rewelacyjny, zastanawiam się nad tym właśnie. Kolejną rzeczą, jaką skończyłam, to krem do rąk z AA, który Wam polecałam na Instagramie do cery suchej. Ja go kupiłam do skóry suchej. Ja go kupiłam w Biedronce za 4 zł i powiem Wam, że bardzo fajnie nawilżał, ale już po jakimś czasie czułam, że ten alkohol jest, że to jest nawilżenie takie krótkotrwałe i takie trochę oszukańcze, że tak powiem, że po jakimś czasie ta skóra nie robiła się taka bardziej nawilżona, tylko bardziej wysuszona, a może coś takiego, więc na początku był zachwyt, potem jednak troszeczkę to tak przygasło, no ale ogólnie no podobał mi się, nie narzekałam, ale z tym alkoholem tutaj no przesadzili. I tak, skończyły mi się perfumy i tutaj mam perfumy Calvin Klein z Beauty, moje takie no ulubione, powiem Wam, bo to były takie kwiatowe, ale takie to nie są lekkie perfumy, jakieś takie, no to są ciężkie perfumy, takie dosyć ciężki, mocny zapach. Nie jest na jakieś typowe lato albo coś takie bardziej zimowe, chociaż ja lubię takie ciężkie zapachy i mnie w ogóle takie zapachy nie przeszkadzają, to są typowo moje właśnie zapachy. Kolejną rzeczą jest podkład z Paese, który leżał u mnie już naprawdę wieki. Ja używam tylko podkładów z Lilolo Mineralnych i tutaj mam taki właśnie w płynie, który kiedyś tam używałam, dostałam od koleżanki. Powiem Wam, że jego miałam kilka razy na buzi. On jest potem kryjący, no może jest kryjący, teraz to pewnie bym wszystko zakrył, ale bardzo mocno się świeci. Buzia po prostu świeciła mi się jak, no nie wiem, jakbym ją olejem napuściła. Nie jest w ogóle matujący, a tutaj zapewnia matowanie, matowienie, krycie, wszystko tam, więc nie bardzo, nie polecam. Tutaj mam płatki z Carei, te aloe vera, bardzo lubię, ponieważ one są takie sztywne, ja lubię sztywne płatki do twarzy, one są dobrze zszyte, są sztywne, nie rozwarstwiają się i to mi pasuje. Oczywiście co innego mogłoby być jak nie detol, wkład do tego bezdotykowego aplikatora tam do mydła, ten zielony z ogórkiem, bardzo lubię, ogólnie te mydła z detolu naprawdę bardzo polecam. Tutaj mam, wiecie co, kilka wkładów tych Ariel z Biedronki, tych T-Lightów do jakichś tam słoików sobie w domu tam wkładałam. Powiem Wam, że one nie są najlepsze, one się szybko kończą, nie mają jakiegoś tam ładnego zapachu, nawet jeżeli były te zapachowe, więc jakoś tak szału nie robiły, ale kupowałam, bo no po prostu były tanie, ale chciałabym znaleźć jakieś inne takie T-Lighty, które starczają na kilka godzin więcej, bo te jednak bardzo szybko się zużywały.
Tutaj maseczka z Bani Agafi, ta dziegciowa, oczyszczająca, moja ulubiona, bardzo, bardzo lubię, w końcu mi się skończyła i serdecznie wszystkim polecam, tak naprawdę rozjaśnia buzię, daje taki efekt, widać, że na tej twarzy coś było, że ona jest w dużo lepszym stanie, poprawia kolory skóry, tak ujednolica, więc naprawdę bardzo fajna maseczka i też niedroga, więc tak. Tutaj wyrzuciłam też kilka lakierów i zaraz Wam pokażę może tak. Po pierwsze wyrzuciłam tą odżywkę z Eveline 8 w 1, ponieważ ja już jej nie będę używać, ona leży, ona mi zagraza miejsce. Nie znam nikogo, kto by jej używał, więc ja ją wyrzucam, zresztą ona też nie wiem, czy ona już nie zgęstniała, jeszcze mogą używać. Ja używam tego z Maybelline Express Manicure i tej zielonej właśnie, ona mi się dobrze sprawdza, więc tutaj ta poszła na razie w odstawkę i stwierdziłam, że ją wyrzucę. Lakier z Rimmel czerwony, nie wiem jaki jest kolor, 315, też wyrzucam, ponieważ zgęstniał i też już go nie mam jak używać. I Sally Hansen, taki fioletowy, który jest dobry, który bardzo lubię, to jest 230 fiolet, ale tak odbarwia płytkę paznokcia, nawet z bazą, że nie ma mowy, żebym do niej po prostu, do tego lakieru wróciła, więc też go wyrzucam. Nie polecam, powiem Wam, że bardzo mi się podobają kolory z tej serii, ale boję się, że każdy kolorowy będzie mi odbarwiał płytkę, więc na pewno do tego lakieru już nie wrócę. Kolejny podkład, który po prostu się pozbyłam, powiem Wam, że mam jeszcze z L'Oreala podkład i jeszcze trzymam, więc tam jakby ktoś do mnie przyszedł na makijaż, to dlatego, ale tutaj mam z Revlonu, który kiedyś kupiłam i on jest dla mnie za jasny, to jest 220 Natural Beige. I mam go już naprawdę chyba z dobrych 2 lata, 3 lata, on już jest po prostu nie do używania, przeterminowany, więc też go wyrzucam. Zajmowało mi miejsce, więc nie ma co tego trzymać. Korektor z L'Oreala True Match, który mi się skończył, ale już dawno mi się skończył, tylko po prostu cały czas leżał i zajmował miejsce, ponieważ zapomniałam o nim, że powinnam go wyrzucić. Kiedyś używałam i bardzo go chwaliłam sobie. Teraz używam tylko mineralnych korektorów, więc, no więc polecam teraz właśnie z tej perspektywy czasu, polecam tylko mineralne korektory, ale ogólnie ten z L'Oreal True Match był bardzo fajny, dobrze go wspominam. Skończyłam także Taupe Green Matowienie, krem do twarzy, który bardzo polecam, moja skóra jest wymagająca, skłonna do zapychania, po różnych takich jakichś tam kremach, które zmieniam, albo jakieś pielęgnacje, które zmieniam, to często właśnie moja skóra no, się zapycha, reaguje jakimiś wypryskami, na ten krem nie reagowała żadnymi wypryskami. Co do matowienia, to on wcale nie matowił, ale był bardzo fajny, bardzo lekki, idealny pod makijaż, więc naprawdę bardzo, bardzo polecam. Ja go kupiłam w Biedronce chyba za 13 zł, a służył mi chyba z 3 miesiące albo 4. Teraz mam już te takie jak gdyby bardziej naturalne kremy, bo wydaje mi się, że ta Taupe też nie do końca ma taki naturalny skład, no ale jest na pewno lepszy niż od jakichś tam Nivea albo tym podobny. Teraz mam z Naturysi Beriki i też sobie bardzo chwalę. W końcu zużyłam suchy szampon, bo miałam dwa, jeden na wykończeniu i zajmowało mi miejsce, a teraz jestem właśnie na takim etapie, gdzie wszystko chcę pozużywać, tak dokładnie. I tutaj mam Batiste suchy szampon, ten kwiatowy, bardzo lubię ten zapach, ale teraz kupiłam sobie dla brunetek, ponieważ dla brunetek tak nie siwi tych włosów, nie widać, że te włosy są takie siwe po spsikaniu, więc jest fajny. I zapach też jest spoko, ale ten naprawdę też bardzo, bardzo lubiłam i chyba zużyłam już kilka jego opakowań. Tutaj zużyłam wczoraj tonik z Avebio, ten tonik oczarowy, który Wam bardzo polecam. Oczywiście druga butelka już stoi na parapecie i używam. Teraz używam go tylko rano, po prostu tonizuję sobie nim skórę, a wieczorem używam płynu micelarnego z Garniera i potem tonizuję sobie tylko buzię sprayem. A nim sobie przecieram właśnie twarz tylko rano i nadal moja twarz jest naprawdę w bardzo dobrym stanie i to dzięki niemu, uwierzcie mi, on działa cuda. Nie wierzyłam, że spotkam kiedyś taki kosmetyk, bez którego nie będę sobie potrafiła wyobrazić życia. Ale spotkałam, to jest właśnie ten kosmetyk, po prostu rewelacja.
Tutaj mam cienie z Isadory, które kiedyś mi siostra kupiła. Nie otwieram, ponieważ one są pokruszone. One w ogóle są stare, więc tak. Kiedyś je używałam, pamiętam na początku swojej przygody z blogowaniem. One nie były jakiejś tam mocnej pigmentacji. Chyba były drogie nawet, ale szkoda było pieniędzy. Naprawdę szkoda. I tutaj mam olejek arganowy, który bardzo lubię, jak wiecie, z BioElixir. Bardzo go lubiłam, naprawdę, ale od kiedy zaczęły mi tak włosy wypadać, zaczęłam używać tylko tego Loxonu, który rzeczywiście pomaga tym moim włosom, mniej wypadają, ale mam łupież po prostu, zrobił mi się łupież po nim i używam jeszcze olejku Sesa tylko na włosy, więc tak naprawdę moją pielęgnację taką włosową ograniczyłam do minimum, a i z tego olejku zrezygnowałam, ale bardzo, bardzo Wam polecam. Tutaj kolejny produkt do rąk to garnier intensywna pędzica bardzo suchej skóry. Bardzo natłuszcza, wręcz zostawia taki, powiem Wam, film. Nie lubię tego kremu, ponieważ potem nic nie mogę zrobić, nic nigdzie się nie mogę odnieść, bo czuję, że wszystko się do mnie przykleja. Ale ogólnie, jak mam takie właśnie mocno suche ręce, no to używam go i na noc lubię go sobie właśnie zaaplikować i wtedy jest ok. Chociaż myślę o jakimś takim naturalnym kremie. Wtedy wydaje mi się, że powinien się lepiej sprawdzić niż te takie drogieryjne. I tutaj mam pomadkę Sylveco peelingującą, którą bardzo Wam polecam. Nie wyobrażam sobie, żeby rano przed wyjściem gdzieś nie nałożyć sobie tej pomadki peelingującej albo na wieczór, ponieważ usta są takie mięciutkie, wypeelingowane, ładne, gładkie i bardzo wszystkim polecam. I na koniec moja gąbka z Real Techniques, która jest brudna, którą już nawet nie myłam, która ma już chyba z 3 lata, w końcu ją wyrzucam. Bardzo fajna gąbka, bardzo polecam, sprawdzała mi się wiele, wiele lat. Teraz już nie używam, ponieważ wcześniej sobie wklepywałam korektor nią, a teraz wszystko używam mineralne, więc robię to pędzelkiem. Więc tak, więc gąbka naprawdę bardzo, bardzo fajna i długo się u mnie sprawdziła. Ok, więc to by było tyle. Trochę tych produktów było, ale wszystkie dosyć dobrze się sprawdziły. No oprócz co niektórych. Dajcie znać, czy Wy miałyście któryś z tych kosmetyków i jak się u Was sprawdziły. A ja się dzisiaj z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa!